Cześć, z tej strony SCP-300. Dzisiaj zrecenzujemy sobie Liona White Bar. Jest to taki oto malutki lajonek, który ma 207 kilokalorii, czyli musicie 25 minut choćby tańczyć, żeby go spalić. No trochę dużo jednak, nie? Zanim zaczniemy go recenzjować, przypominam też o subskrypcji kanału, żeby dobić do końca tego roku 200 przynajmniej, może więcej, może mniej. Także zaczynamy go kroić i rozpakowywać. Tak jak widać już od razu, jest on biały, czyli w białej czekoladzie. Chyba każdy się domyślił. A teraz będziemy go kroić. Pokażę wam, jak wygląda w środku warstwa. Wygląda ona w ten sposób, czyli wafelek, później biała czekolady trochę, wafelek, karmel, karmel i wokół karmel, a wokół tego takie orzeszki, czy kukurydza prażona, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, i biała czekolada. Aktualnie taki lion kosztuje na rynku na promocji, jeżeli jest to 98 groszy, a jeżeli nie, to złoty 15. Za taki mały oczywiście, bo są też większe z tego co wiem. Teraz będziemy sobie robić test smaku. Odkroj sobie kawałek. Jest on też bardzo kruchy, więc się trochę, jak będziecie go kroić, to tak trochę się będzie właśnie rozlatywał. Lion. Bardzo chrupiący, słodki, oblany białą czekoladą, czuć tam troszeczkę, ale to tak minimalnie, sól. No, ogółem firma, która jest zawsze na opakowaniach, widnieje, to jest Nestle. Czyli większość właśnie takich lejony właśnie tylko ta Nestle ten promuje, że tak powiem. Jest on bardzo dobry w konsystencji. Można go jeszcze może przez pół przekroić, ale też twardo się je kroi, więc też się je przez od razu opakowanie albo otwiera się opakowanie i się je. O, jak widać, dokładnie w tym miejscu jest wafelek, czyli pod wafelkiem jest jeszcze karmel, słony karmel prawdopodobnie, wafelek, biała czekolada, tu później znowu wafelek jakiś ciemniejszy,
I znowu czekolada. I najbardziej chyba mnie interesują te orzeszki. Można powiedzieć, że to jest taki unboxing Liona. O, widać. Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić łapkę w górę za ten film, żeby zasubskrybować kanał. No, cześć.